Cierpienie ma tylko sens wtedy, kiedy cierpimy z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Nie ma innej drogi. Inaczej cierpienie nie ma sensu. I to właśnie ta wiara nasza nadaje nam, katolicka, nadaje temu sens cierpieniu. Tego uczy nas ojciec Pio. O tym nam się opowie wicepostulator procesu kanonizacyjnego, ojciec Gerardo di Flumeri. Sława Maria, witam Cię na kanale Śladami Ojca Pio, z tej strony Stanisław Sadowski. Po to jest ten kanał, żebyśmy poznali Ojca Pio takiego, jakim on był, jest i otrzymali od niego łaski. A to też nie zapomnij w komentarzu prośby, jaką zostawiasz do Ojca Pio. One wszystkie będą włączone, te z komentarzy, w intencji najbliższej mszy świętej o łaski za wstawiennictwem Ojca Pio, bo taka msza święta za podopiecznych Ojca Pio jest odprawiana co tydzień, a wszystkie intencje z komentarza są do najbliższej mszy świętej, więc za podopiecznych Ojca Pio co roku jest 50 mszy świętych. I teraz, słuchajcie, w końcu doszedłem, dostałem modlitewnik, Pan Piotr mi tutaj przekazał. Bardzo ładny modlitewnik, udał nam się. Udał się dzięki Ojcu Pio, nie nam. I widzicie, bardzo ładny jest modlitewnik. Tutaj macie i modlitwy, bardzo dobra sprawa, i na Wielki Post, i na co dzień, bo jest i cienki, i ładny, i są duże zdjęcia z Ojcem Pio. Piękny modlitewnik dla wszystkich podopiecznych Ojca Pio wysyłamy. To jest grupa, która wspiera ten kanał, pomaga nam zdobywać duszę dla Ojca Pio. Jeżeli chcesz taki modlitewnik dostać, link jest w opisie. No i słuchajcie, temat piękny właśnie, cierpienie. Co nam powie ten wicepostulator, ojciec Gerardo di Flumeri? On pisze tak. Ojciec Pio nie jest kimś znaczącym dla tych, którzy go nie znają. Żeby tak było, muszą poznać jego misję, jego osobowość, to, co powiedział i uczynił. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Ze słuchania się rodzi wiara. A więc widzicie, żeby zrozumieć Ojca Pio, trzeba go poznawać. Podobno właśnie jego śladami, jak tutaj na kanale to robimy. Poznajemy Ojca Pio, jego historię, tak jaki był też na co dzień. Z tego możemy go poznać, żeby za nim podążać. Chcesz modlić się do niego. Prosi go o te łaski, łaskę pokory w szczególności. Przyda nam się. Dla tych, którzy o nim słyszeli, lecz go nie widzieli, jest to prawdopodobnie to samo, co nie widzieć Jezusa Chrystusa. Patrzcie. To jest po prostu, to jest taka, że tak powiem, podobna analogia. I popatrz. Pan Jezus tak wielkie cuda czynił. Dla nas to może, jeżeli nie wierzymy w to, jeżeli nie przyjmujemy tego wiaru, to jest takie, taka bajka, może legenda. Z Ojcem Pio niebawem też tak może będzie, jeżeli ludzie dalej będą podążać w grzechu, to będą myśleć, a to jakieś tam wymysły były tam w XX wieku. Tam był jakiś taki dziadek i tam tego. Więc widać, jak ważny jest taka też kontakt z Ojcem Pio po prostu. Jak ważne jest właśnie, żeby narodziło się to nabożeństwo do niego. Takie zaufanie właśnie. Też przez poznawanie go. Czerpiąc od Ojca Pio natchnienie do lepszego życia, musimy odróżnić jego apostolską miłość bliźniego, czyli jego dobroczynność, od jego mistycznego życia, czyli roli współpracownika w odkupieńczym dziele Chrystusa. Jego życie mistyczne było odzwierciedleniem słów świętego Pawła. Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest Kościół. Popatrz, święty Paweł raduje się z tego. Raduje się z tego, że może cierpieć za nas. Za ten Kościół za Kolosan. Za nas. I popatrz, jak ojciec Pio tutaj było żyć. On jest radosny. Ojciec Pio raduje się z tego, że może za nas cierpieć. Wtedy, kiedy był na ziemi, chciał właśnie ratować te dusze. Temu, czego nie dostaje męce Chrystusa. Ale to właśnie nieskończony grzech, nieskończona obraza Boga. Ty też możesz swoim właśnie cierpieniem dopomóc tej męce, że tak powiem. To jest taka analogia, że tak powiem. Właśnie. Widzimy. Inaczej nasze cierpienie mają wartości. Jedynym wyjaśnieniem celowości naszego cierpienia jest zjednoczenie z Jezusem Chrystusem. I to jest piękne właśnie. Co ci Pan Bóg może dać? Cierpienie i krzyż. Często prosimy o zdrowie, o wiele rzeczy Pana Jezusa. Ale pamiętajmy właśnie, w szczególnie Wielkim Poście z taką synowską ufnością prośmy o takie akceptowanie czegoś. O powiedzenie fiat. Tak jak Matka Boża powiedziała fiat,
niech się dzieje Twoja wola, Boże. I wypełnianie jej, prośba o wypełnianie tej woli Bożej. Więc to pokazuje, jak właśnie Ojciec Pio nas tego uczy, że właśnie w jedności z Panem Jezusem cierpieć. Ojciec Pio dał Jezusowi Chrystusowi siebie jako żertwę. Popatrz. Siebie składa Ojciec Pio jako żertwa po prostu, jako stygmatyk. Ofiarną za inne dusze. Żertwa ofiarna za inne dusze. Ojciec Pio jest żywym świadectwem męki Jezusa Chrystusa w XX wieku. W wieku postępu naukowego i technologicznego i ideologii materialistycznych. A więc widzisz, to nam pokazuje, jak to jest wielkie świadectwo właśnie męki Jezusa Chrystusa. Pan Bóg daje tak wielkie powołanie, aby świadczyć o zbawieniu. Świadczyć o męce, która przyniosła zbawienie dla świata. I popatrz, ile dzięki Jego modlitwom ludzi uratował On od piekła de facto. Może Ojciec Pio kogoś też uzdrowił, czy coś zrobił, to tylko po to, aby go uratować od piekła. Aby go uratować od potępienia wiecznego. Bo Pan Bóg nas nie stworzył dla tutaj na ziemi, tylko po to, aby zdobyć niebo, a więc zbawić swoją duszę, a więc dojść do Pana Boga. A dochodzimy przez praktykę cnót. Spatrzcie. Ojciec Pio jest też wzorem życia według Ewangelii, której sercem jest cierpienie i zmartwychwstanie. I popatrz, jaka to jest dobra nowina de facto Ewangelia. Dobra nowina cierpienia. Ewangelia, sercem Ewangelii jest cierpienie i zmartwychwstanie. Widzisz, Ewangelii, co Pan Jezus ofiarowuje siebie i zmartwychwstaje. Uczniowie nie wierzyli, uciekli w popłochu. Ale to nie jest koniec. Jest zmartwychwstanie. Bez zmartwychwstania nie byłoby sensu to, jak mówi przecież święty Paweł. Więc to pokazuje, każde cierpienie, każde umartwienie, każde takie zaparcie się siebie ma ogromny sens. Ma ogromny sens. Jak sobie można pomóc takim zapieraniem się siebie? Modląc się do Ojca Pio, mieć go przy sobie. Przowo teraz, no, dla podopiecznych. Podopieczny zawsze dostaje taki modlitewnik. I to jest dobre, ja myślę, bo zawsze tutaj można mieć jakieś zdjęcie ze sobą Ojca Pio. To jest piękne też serce Jezusowe. Modli się do Ojca Pio też. Ojcze Pio, pomóż mi zrozumieć cierpienie. Pomóż mi pokochać je. To jest bardzo trudne pokochać cierpienie. Nie mówię, że my już tutaj jedna modlitwa i pokochasz cierpienie. Ale często właśnie możemy, ofiarowując to dla nieba przygodowo. Wyobraź sobie właśnie, wielką taką nadzieją dla nas jest niebo. I Ojciec Pio, myślę, też pragnął nieba, jak każdy święty. Pragną nieba, pragną zjednoczenia z Panem Bogiem. Co jest ważne właśnie, jeżeli Ty pragniesz nieba, to łatwiej jest to znieść, bo wtedy pragnienie nieba, jakby dla tego nieba chcemy coś uczynić. Dlatego nieba, przecież to nam nie będzie bezsensowne te jakieś umartwienie, jakaś ta rzecz, którą znosimy jak małe dziecko po prostu, jak święta Tereska Dziesiątka jest, mała w synowskiej takiej ufności do Pana Boga. Jest piękne. Więc słuchajcie, że macie jakieś trudności z jakimś problemem, zostawiajcie w komentarzach. Nie? To będzie włączone w intencję najbliższej mszy świętej o łaskę zastawiennictwa Ojca Pio. No to już będzie w następnym tygodniu. No. No i tyle na dzisiaj. Jutro zaczynamy piękną serię, czy piękną zobaczymy, jak był Ojciec Pio da, o Drodze Krzyżowej. Mamy Wielki Post, warto to rozważać. Sława Maria. Drogaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria. Oh,